Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak możemy filtrować na przykład powtarzające się w grupie elementy, które są mniejsze od jakiejś liczby albo większe. Jak takie liczby właśnie odfiltrować? Na początku przygotujemy sobie bazę danych, zrobimy po prostu tabelę z rzeczami, i następnie dodamy tutaj jakąś cyferkę, jakiś numerek, po którym będziemy filtrowali, więc to będzie typu numer, OK. Dodamy sobie na stronie głównej input, który pozwoli nam dodawać takie numery, więc mamy sobie tutaj integer, będziemy dodawali tylko liczby niezmiennoprzycinkowe, tylko całkowite i przycisk add. Mamy tutaj przycisk add. Jak w niego naciśniemy, to dodamy sobie wpis do bazy danych, więc zaznaczmy sobie jeszcze, że to musi być wypełnione. OK. Klikamy add i zrobimy sobie create a new thing. I dodamy nową rzecz, wypełnimy tutaj numer tym, co mam w naszym input a value. Po tym wszystkim zrobimy reset relevant inputs, aby wykasować to, co przed chwilą wpisaliśmy. Od razu niżej wyświetlimy sobie powtarzającą się grupę repeating group. OK, tutaj wyświetlimy wszystkie rzeczy. Źródłem danych będzie nasza baza danych. OK, nie mam ograniczeń, ale posortuję to po numerach malejąco, nie, czyli będziemy mieli rosnąco. Liczba wierszy będzie nieograniczona. Zmienimy sobie tutaj layout tego elementu na row na przykład oraz całej naszej strony na column, żeby wszystko poukładać. To od razu zepnę sobie razem, więc tutaj sgrupujemy w jeden wiersz, przycisk dam po prawej stronie make last, a grupę tutaj niżej będziemy mieli na pełną szerokość ekranu od 0 do na przykład 1200, nie będzie na środku. Oraz wysokość ustawię 0, dam margines od góry na 50 i tutaj jeszcze pobawimy się tym wierszem. Na początku damy sobie tekst i w tym wierszu teraz ustawię wysokość 0, ale ten tekst ustawimy tutaj też pełna szerokość od 0 do nieskończoności, pełna wysokość od 0 do nieskończoności i lekkie marginesy 10, 10, 10. Niech to wszystko będzie na środku wiersza. Oraz tutaj wyświetlimy po prostu numer tej naszej rzeczy. OK, preview. Trochę zabawy, ale już wszystko mamy gotowe. Więc mamy pierwszą cyfrę, dodajmy sobie 12, jest. 15, jest. 1, jest. Zobaczcie, sortowanie nam działa. 7, 8. OK. To teraz zrobimy sobie, żebyśmy tutaj mieli wszystko wyświetlone, takie, które jest mniejsze niż jakiś x. Więc dodajmy sobie jeszcze jeden input. Dodajemy tutaj input. Ja go przesunę sobie niżej pod ten wiersz, więc wyciągnę go z tej grupy, dam go nad repeating group, jest nasz input, ustawimy go sobie na środku oraz jeszcze dam margines do tego elementu. OK. To jest nasz input x. Będziemy w tej naszej repeating group wyświetlali teraz wszystko, co jest większe niż ta wartość w tym naszym inpucie, więc w tym naszym searchu dodamy sobie ograniczenie, że muszą być liczby większe. O, tutaj możemy sobie zaznaczyć większe. Jeżeli chcemy, możemy też zaznaczyć, żeby były liczby większe bądź równe. Jeszcze raz, tu jest też opcja właśnie większe bądź równe, mniejsze bądź równe, a nas interesuje większe. Większe niż to, co jest w tym naszym input x value. OK. Zignoruję sobie jeszcze puste constrainty. To nam sprawi, że będziemy mieli tutaj jak nic nie wpiszemy tą liczbę, to wtedy też nam się będzie coś wyświetlało, będzie nam się wszystko tak naprawdę wyświetlało. Jeszcze zmienimy sobie tutaj formatowanie tekstu na integer, bo ta nasza repeating group przed chwilą krzyczała nam ze źródłem, że porównuje liczbę z tekstem. OK. I teraz tym sposobem już mamy ograniczenie, że wyświetlamy tylko liczby większe niż. Jak tutaj zobaczcie, wyświetlamy wszystko, piszę teraz 8, to już ósemka mi się nie wyświetla, wyświetla się tylko 12, i 15. Jak piszę 3, znaczy mamy 7, 8, 12, 15. Wpisuję 0, mamy wszystkie liczby, znowu wykasuję, mam znowu wszystkie liczby. Teraz na koniec dodamy sobie jeszcze możliwość ograniczenia, nie tylko żeby wyświetlać większe liczby, ale również mniejsze. I tym razem zrobimy to za pomocą dropdowna. I tutaj nasz dropdown będzie miał kilka opcji. Na początku ustawmy, żeby był 250 szerokość, 50 wysokość. Niech też będzie na środku wiersza. Znowu zgrupuję sobie te elementy. Grup w jeden wiersz. Tutaj ustawimy środek wiersza. Tutaj też środek wiersza. I tutaj damy sobie dwie opcje, greater oraz less, czyli mniejszy. W zależności od tego teraz, co wybierzemy w tym naszym dropdownie, będę wybierał tutaj dwie różne opcje. Placeholder, greater or less. Pójdziemy sobie teraz znowu do źródła danych i tutaj, jeżeli normalnie będziemy mieli opcję wybraną less, wtedy weźmiemy sobie to zwykłe źródło danych, a jeżeli znowu będziemy mieli w dropdownie greater, to możemy sobie wziąć jakieś inne źródło danych. Tak samo zaraz robimy dla less, więc zróbmy sobie. Jeżeli nasz dropdown, jego wartość jest równa greater, czyli to, co już sobie tu wpisaliśmy, o tutaj jako jedna z opcji, to wtedy pójdziemy i będziemy wyświetlali w naszym źródle danych this data source będzie równe. Idziemy do bazy danych, szukamy rzeczy, sortujemy je po liczbie, nie malejąco i dodajemy tutaj ograniczenie, też jeszcze zaznaczę ignore empty constraints, daj mi wszystkie, które są większe od naszej liczby, która jest w input x value. OK, skopiuję cały warunek, copy condition, wkleimy sobie, paste. I teraz zrobimy sobie, jeżeli jest mniejsze, jeżeli w tym dropdownie wybraliśmy sobie mniejszy less, to wtedy w naszym źródle danych zmienimy to na number, jest mniejsze, liczby są mniejsze od naszego input x value. OK, i tym prostym sposobem możemy właśnie wyświetlać raz ograniczone przez to, że są liczby mniejsze, a raz przez większe, więc normalnie nic się nam nie dzieje. Wybieram less, nic się nie dzieje, greater, nic się nie dzieje, pusto, nic się nie dzieje. Zmienimy teraz na 4, to jest nasze defaultowe źródło danych, a weźmiemy teraz greater, więc nic się nie dzieje, bo dalej tak samo wygląda defaultowe źródło danych jak teraz. Less, zobaczcie, nagle w drugą stronę pokazuje nam wszystkie liczby, które są mniejsze od 4. Teraz wszystkie liczby, które są większe od 4. Zmienimy sobie znowu na 8. Znowu mamy wszystkie liczby większe od 8. Teraz będziemy mieli wszystkie liczby większe od 8, bo to defaultowe źródło danych właśnie tak działa. Możemy je sobie zmienić i usunąć tutaj ograniczenie. To będzie, wydaje mi się, jeszcze trochę lepsze. Więc teraz wszystko nam się wyświetla, wpisuję 8, nie działa nam to ograniczenie jeszcze. Cały czas wszystko się wyświetla, bierzemy greater, a wyświetlamy liczby tylko większe od 8, bierzemy less, wyświetlamy liczby tylko mniejsze od 8, a teraz wyświetlamy wszystkie liczby, więc tym prostym sposobem możemy w Bubble ograniczać jakieś źródło danych, na przykład w repeating group za pomocą tych wskaźników mniejsze, większe, tych właśnie operatorów. To wszystko na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!